Nie dożyjecie premiery tego filmu. Wcale nie chodzi o jakąś produkcję, która powstanie Bóg wie kiedy. Mam tutaj na myśli 100 Years, film Roberta Rodriguez'a z Johnem Malkovichem. Został on zapowiedziany w 2015 roku jako akcja marketingowa z Remim Martinem, twórcą koniaku, który potrzebuje właśnie 100 lat, by wyprodukować butelkę konkretnego trunku. Fabuła jest inspirowana science fiction i to w zasadzie wszystko, co wiemy. Mamy jeszcze 3 teasery, które nie są właściwymi fragmentami produkcji, mającej premierę 18 listopada 2115 roku. Oczywiście jest to krótki metraż, bo nikt normalny nie wyprodukowałby dwugodzinnego filmu za miliony, który może zwróciłby się w następnym wieku. Mam tylko nadzieję, że ten film naprawdę powstał, a nie jest to tylko jakaś zapętlona wersja utworu Rolady 2. Rolady 2, macie robić co chce. Rolady 2, macie robić co chce. Rolady 2.